Okay, guys, it's Super Tornado Fire. Jeden Gaming Act. I także łapeczka na motivation, komentarz i tak dalej. Będzie to mi rzeczywiście miło i sympatycznie. Tak, już pokażę widom. Już. Tutaj właśnie w wolnym czasie zbierałem. Nie pamiętam, w którym dniu skończyłem, ale mam już to 29 albo 130. Tutaj zasadziłem drzewka, chyba tam no, zasadziłem za blisko, ale to mniejsz. Tutaj wyciąłem sporo kamyczka. Już się wracam do ciebie, do głównej bazy Grimniego. W sumie z tym kamyczkiem zaczęliśmy na samym końcu kopać. No. Nagranie tylko odcinka. Pokazywałeś żelazo, że mamy, nie? To... Tak, w poprzednim odcinku pokazywałem, jak to sobie wytworzam bronię. Gotowanie na ruszcie tak. Metalowym i teraz będziemy mogli zrobić te rzupy sobie. Tutaj przygotowałem gremium kamyczka do tych murów, bo to był kamieniarza, mogę go wam się już w sumie podejść, żeby nam się odblokowały nowe rzeczy i muszę podejść gdzie? Jeszcze bliżej? Sam koniec. Faktycznie no, muszę do niego podejść. No. Kamieniarz, osełka, droga utwardzona i coś tam było jeszcze. Kamienne tak, ściany, tutaj, o! Do ulepszenia tego. Jakiś, a, takie coś robisz, takie tajne przejście. Kamienny tron, kurwa, elegancko. Ładnie to wygląda. Będzie całe przejście. To jest ogólnie tylko brama i to będzie przejście, później będę mury robił. Tak, to właśnie Grim musi to ogarnąć, no ponieważ tutaj, jak tutaj idziemy trochę w dół, gdzieś chyba w tym okolicach, normalnie tutaj sobie biegam do góry, a tutaj szarzełek sobie na spokojnie wychodzi po ścianie i chodzi do bazy. Cebulkę pokazywałem, tutaj w ogóle zasadził te rzepy Grimli. Muszę tam wziąć odpoczynek. Teraz możemy praktycznie całą cebulę sadzić. Tak. Że mam tyle cebuli. Nie odkrywałem wam czarnej zupy, bo tak na próbę sobie ją wziąłem. No, nie taka zła. Po prostu pokazuje, że się odkrywa i nic więcej. Worek krwi, jeden plaster miodu i jedna rzepa. Niby spoko, ale... sądzę, że kiełbasa, gula z rzepy i potem już cebuli będzie lepszy. Odblokowało mi nową lepkę na przynętę, tak zwaną, czyli właśnie z trofeum abominacji. Gada się, pokonałem 3 abominacje. Ledwo, ale zawsze. Używałem tej cikierki, która była w sumie lepsza niż płonące strzały. Stanąłem sobie na drzewie, którego nie można było zniszczyć, także miałem sympatyczną sytuację do pokonania. Akurat tylko jedno mi się udało trafić, oczywiście Swordlinga, mamy tutaj farming, sporo rdzeni, zebraliśmy węgla też. Też sporo atakowałem tam właśnie na bagnach, podbierałem dużo kości, podbierałem dużo starego drewna, raczej pas starego drewna. Duchy chyba załatwiłem dwa. Właśnie te abominacje załatwiłem. Tutaj jeszcze właśnie przynęto. A jest tylko. Trofeum abominacji z Rotlinga. Jeszcze byłem w górach. Dokładnie tutaj na tej pierwszej wyspie. Zginąłem przed wilczkę, bo prawie go zabiłem, ale mnie zabiłem po pierwsze. Wokół tutaj sobie tej wyspy nic nie zauważyłem. Używałem tylko tego młota. Tutaj jakiś obsydianu, jakiś innego srebra czy coś. No i przy okazji pokonałem 6 wilczków, także tutaj odblokowałem sobie trochę skóry, miocha i kły. A jeśli chodzi o tą wysepkę, tutaj już odblokowałem troszeczkę obsydianów, sobie naznaczyłem, to jest mocze jądro jest nawet srebro. Tutaj Grimmie odblokował tam ten cały golem, który mnie kiedyś pokonał. I tutaj jest sporo więcej rzeczy do odblokowania. I pokonałem właśnie te 4 smokowce, które miały przy sobie gruczoły zamrażenia. To można zrobić te lody, nie? Ogólnie. I ogólnie na bagnach jak byłem, to zrobiłem taką mini przyczółek. Także trochę miałem zabawy. Ogólnie przez starego drewna wycinałem pięki i pokażę wam w ogóle jak to tak wygląda. Bo tam akurat zrobiłem taki właśnie... No taki jakby domy i na drzewie coś, ale... Na takich właśnie obiektach, które nie mogą zostać zniszczone.
Czy właśnie to drewno takie. Portyngi się drą. Także to właśnie farming węgla i rdzeni sutra. Musiałem po prostu przestawić właśnie ten całą, ten cały warsztat w tym miejscu dałem. Podczas to samo zaczęło się pojawiać z dupy nawet. Tutaj jak atakował mnie duch, to ja się kryłem po prostu tutaj w środku, takie jakby takie gniazdko zrobiłem ze schodków. I jak on tutaj przylatował, no to nie mógł mnie trafić, także elegancko. Przy okazji tutaj pijawki, draugry, tutaj właśnie raz szarzałki walczyły z draugrami. Ale no, tutaj ciemno jest, ale... No też możemy spać, nie wiem gdzie jesteś. Ja jestem na tych bagnach, pokazuję jeszcze tą ścieżkę zrobiłem taką do tych właśnie, no tego farmingu można powiedzieć. Tutaj praktycznie nic nie ma przy tych drzew, tutaj drodze też kilka razy zginąłem. Ale to już inna bajka, już się rozgadałem, bo tutaj jest dużo do mówienia. Ale no. Nie chciałem też wszystkiego pokazywać, no bo wiadomo, że nie wszystko też czasami jest takie, co by ktoś chciał oglądać. Na przykład, nie wiem, pływanie pół godziny albo też jakiego. Właśnie w stylu bieganie w kółko. No. Każda sekunda była uwieczniona. No, najwyżej napiszę w komentarzu, ale to... Napiszę w komentarzach. Ale ten odcinek też mówię, kiedy się pojawi, bo dopiero jest aktualny 24 i 25, dopiero na jutro, czyli na 23 maja. A my nagrywałem pewnie już 40. Jak nie większy, jak nie więcej. Lecimy do przodu z tym Valheimem. Gra jest piękna. Fajnie się w nią figura. Teraz, że... Kiedyś pamiętam, że były większe wyspy, a teraz wydaje mi się, że na nowe światy i tak samo stare zrobili w ten sposób, że na takie mniejsze te kawałeczki podzielili. Jakoś tak dziwnie mi się to wydaje, że za mało miejsca tam jest. No, na palenisko potrzeba 15 kamienia tylko. No może zrobić bardziej dziś. Tutaj kuchnię, ulepszymy ją. Tylko ja będę chciał całą chopę rozebrać, nie? To jest ta opcja. Hmm? Jak zrobię najpierw mury, to mi całą chopę znowu będzie rozbórka. Ja jeszcze... Miałem z drewna, później dopiero to robiłem. Czy tam doszło te do ulepszenia do kuźni, ulepszenie też chyba kuźni, kowadło doszło i miech doszedł. Bo też się tam ulepszenia do kuźni doszło. No. Kamienna ściana, kamienna ściana, kamienna ściana, filar, łuk, podłoga, podki. Kamienny tron. Ładnie wygląda. Wystarczy zwykły tron, ale może być kamienny, no. Musimy się poczuć jak... Na zamku. Pan i władca. Masz tam zrobić. Możemy zrobić sobie to naprzeciwko siebie i będziemy siedzieć jak tacy gości, którzy starają, żeby... Tam ma te stołeczki, to na to może to tron położyć. Chcemy zrobić zupki z rzepy, ale nie wiem, czy wszystkie używałeś. Może weź wszystkie, dobre. Muszę zrobić marchewki. Możesz ci zabrać. A ty masz, ty masz lepszą umiejętność, bo ty możesz zbierać wszystkie 10 na raz, czy jakoś tak. Możesz, o, możesz w sumie pokazać tego moda. Ty, iść tam, bierz to, pokażę jak to wygląda. No. Mod jest fajny, no. Pokazuję też mu godzinę i patrzy się. Tak! Oszust. Nie trzeba zbierać pół godziny. To samo kuwa masz z tym, z kopaniem. To samo no, właśnie. Ja tak gramy. Tak samo sadzić łatwiej, nie? Na przykład. A nie, że to łączy się, czy nie ma problemu z łączeniem z serwerem, ale... Nie. Ale no, jeśli chodzi o zbieranie, to lepiej, żebyś ty zbierał, niż żebym ja pojedynczo zbierał, to popatrzeć. Lepiej ma pojedynczo. Możesz też zbierać, tylko że wiesz... Wrażam jest jak pomógł, jak chcesz. Możesz sobie cisnąć. Aj, rzepę. Miałem robić marchewki, ale dobra, już rzepa. Marchewek już nie trzeba. Tak w sumie. Teraz cebula będziemy się skupiać. No, rzepy też mamy z cholery. Teraz tylko cebulowy człowiek. Cebulamen. Chyba tej rzepy ja pierdzielę.
Elegancko. Pokazuję mu też godziny. Co tam ci pokazuje jeszcze? A to są różne mody, wiesz? Godziny to jest inny mod, a jeszcze mam, mam mod na budowanie, że mogę z daleka sobie budować, nie muszę chodzić jak małpka. Kolega mi to załatwił, że... No to z Nexusa wszystko jest, nie? Raczej. Jak z nazwie Force masz to z Nexusa, to właśnie tak samo tutaj jest. Rozumiem. Rozumiesz. No bardzo, kurwa, dobrze. Oby, co by nie zrozumiał. Dobra, to dajemy marchewę. A w sumie marchewkę mogę dać tym świniakom, bo... Było chyba 17 ostatnio. Także kamyczka, która ci by dobyłem. Bo to tak zbieraj, że nawet miód tutaj pozbierało od razu. Taki zasięg jest tego. Miód, wiesz? Ja wszystko. To nie, bo to jest osobno. Każdy przedmiot osobno może zebrać w ten sposób. Hello guys! Jak tam działacie? Bo na razie nie widzę podobno rzeźnicki. Pamiętaj, żeby zostali przynajmniej te dwie. Nie ma czego na rzeźnicki. Boby, coś ty zrobił. Chłopcze. Podajemy. I także właśnie byłem na tych bagnach i jeśli chodzi o żelazny ekwipunek, czyli buława, tarcza, łuk, sprawują się świetnie. Pokażę wam właśnie, jak to na bagna wychodzi, jeśli chodzi o walkę z tymi właśnie przeciwnikami. No, draugry praktycznie na dwa strzały, pijawki nawet na strzała czasami, czy jest super. Czy jest elegancko. Czemuś zrobił zupę z rzeką. Ja robię dla siebie 10, dla ciebie też zrobię 10 i... Tutaj mam przy naszych łóżkach jest strasznie dużo rzeku i trzeba coś z nim robić. No coś tam jest. Są do skrzynki jednej, nie? No, w ogóle to musimy zrobić sobie gwoźdź z żelaza, żeby odblokować nam też kilka rzeczy. Nie robiłem właśnie tych. Zrobimy jedną raz. Zobacz sobie. Czekaj. Ty mi. Nie ma ekwipunek znowu. Żelazny gwoździec, mocze łoże, kruczy tron. I nowa łódka. Stoję na zbroję, w końcu! Stoję na zbroję. W końcu można niektóre zbroje dawać. Wziąłem więcej komfortu. Bo tych nasi mamy od cholery, drzepy, także raczej, że trzeba sadzić. Marchwi od cholery. Nasion też. Tak, krzew. Uj! Ej! O, kucia ma. Ładnie to wygląda. Kucia ma. Ja to mieć żelazny. Żelazny, co, jakie takie coś? Jest, no. Jest, żelazne stanowisko na gotowanie. Trzy łańcuchy i... Czy żelaza. Łańcuchy gdzieś tam masz. Gdzie można w końcu upiec mięsko z ryby. No, to morskie. Chociaż jedno zobaczymy, czy coś się odblokuje. Tak, prowizorycznie to zrobię, a później to zmieni, może. Chyba no. No daleko. Masz no. Masz. Takie to mięso duże faktycznie. Kiedyś była tym drewnianym rusz się właśnie działało. To faktycznie nie mogło się nic. Teraz może działać. To robi ci 10 tych zup? No może zrobić. Bo nie mam nic w ogóle. Chyba też mogę to zrobić. No długo się piecze to mięsko. Tylko dwa... Widzisz, teraz nam dało nam więcej komfortu, jak byś zauważył. 10 komfortu, no. O co masz te zupy? Długo. Zaraz jeszcze tron zrobię, no. To będzie jeszcze więcej komfortu.
Udało się. Morski gulasz masz, ty możesz to odkryć. Morski gulasz. Ty masz mięso? Daj mi te gwoździe, jak możesz. Masz mięska? Na razie zostawię na... Morski gulasz. Trzeba mieć podgrzybek. Nie używałem ich na codzienne wyprawy, tylko na... Podgrzybek. Morskie mięso 1 i dla pasarki miodu. Czy nie mamy więcej drobnego? Kondycji 26, 80 życia. Sporo. Nie masz więcej drobne, co? No. Nie. Trochę drewno było chyba przy tej skrzynce jednej, gdzie zostawiłeś się... Tylko 9 sztuk. Wspaniałe. Dużo pracy. Czeka nas dużo pracy. We have work to do. Drzewa są oporne, mają długi korzenie. Jakieś mistury na życie, żeby ta była kondycja do zrobienia. Work to myślisz? Miksurki. No możesz coś tam porobić, nie? Ty? Nie chcesz? Nie wiem. Nie wiem, choć jedno myślę. Rozumiem. Znam je w ogóle z tych mikstur. Odporność na mróz, no to mieliśmy. Mocniejsza sesja lecznicza to też mieliśmy. Zostało mi 4 jeszcze lecznicze. Esencja lecznicza. Bezpieczny leczniczy. No to robiliśmy za 75 HP, nie? No, tak. Mamy 50. Tutaj jest odporność na truciznę, też robiliśmy. Sesja kondycji, tego nie robiliśmy. 10 plaserek miodu, 10 malin, 10 maślaczków. Drogo! Kondycja 80. Myślałem, że tu masz małego maślaczka. Troszkę miodowa smaczna. Regeneracja kondycji, życia, kondycji. Bardzo dobre. Na razie tak. Pójdę ten bagnet pokazać. Widzę, jak tam się walczy z tymi draugrami, z tym żelaznym maczugą. No, tego. Ległem na raz, po Krzysie. O, skidałem na... z dwoma gwiazdkami mam czasami na dwa. O, tam jest Surtring chyba. O! A właśnie był taki czerwono-niebieski, to właśnie miał z dwoma gwiazdkami, czy z jedną? Z jedną. Fajny pomysł, no. No, ale zginął szybko. I pod... mają szans. 5 rdzeni. Idę po brzozę. Możesz wyciąć chyba te brzuski, które też zostawiłem na tym. Ja dużo sadziłem sesję na drzewo właśnie. No to dobra. Czy jedną wyciąłem, jedną miodełkę wyciąłem, bo potrzebowałem. Miodełka to tam chuj. A ty, Black Flag ma błotne. Dąby by się przydały. Tak, na raz. Czasami na dwa, ale na strzale zarejbiście. W ogóle maczoga ma fajny taki atak, że kółkie myszki dajemy i pum. Chyba ta obominacja się pojawiła. O nie! No, pokażę. Jest, no, a tam jest. Teraz zrobić spodnie spokojnie, nie? A właśnie. Spodnie mogę zrobić. No chodź tu, kolego. Do łuku to jest dużo. Ja robię tak, że tutaj... chodziłem na to drzewo. Tutaj mi praktycznie nic nie mógł zrobić. Tak, co tam bazę zrobiłeś, no. Jakieś arena. Czy to akurat nie, tam akurat mogą też czasami to niszczyć, ale takie osobne drzewko, co praktycznie nic nie mogą robić. Mi to się trochę skojarzyło, jakby w Grecji ten teatr czy coś, to tam ludzie przy tym jakby siedzieli. O, a tam draugr. Co byś w domu robił? Czasem na czestrzał, ale... Nie ma tragedii z draugrami. Postek ucieka. Maczugi 44. No trochę właśnie umiejętność sobie powiększyłem. Czy to kopanie, czy to czymś. Już ty, kolego.
Właśnie zginę są 27, to 26. To też w górach, to było tutaj gdzieś. Zabiłeś tego? To w takim razie mamy chyba 15 w barze, to obydwaj możemy już mieć. Tak? Cały zestaw. To, no to elegancko. Sobie zrób spodnie, jeśli chcesz, a ja za chwilę jak to zrobię. Czekoladkę tej robić. Niech przyjdzie. A jeśli chodzi o tą siekierę z żelaza, no to nie trzeba mieć chyba żelaznej, żeby móc ciąć wszystkie drewno, nie? Nie robię. Zrobimy sobie dopiero siekierę z czarnego metalu. Czarnego metalu. Dobra. To właśnie. Otóż to. Dokładnie drewno. Nie, sporo pinków, sporo tego starych drewna, żeby po prostu było tutaj czysto, przejrzyście w tych bagnach. Nie było creepy. No właśnie, to jest. Bagna są kurwa najbardziej pojebane te walki. Które chyba mgłują, przybijają czasami. Jak się sprawdzę, pojawiają, mogą się trudniejsze przeciwnicy. To jest. Ujdę deszperacz. Taki robaczak. Tam praktycznie gówno widać, nie? Ale bagna są przejebane. Nawet drwiny są mniej, kurde, pojebane. Właśnie. No chodź, patrz, chyba bestia. Zeszyłem 7 brzuzek. Burn. I z tych 7 brzuzek wypada mi tylko 11 brzuza. Kam. Ja miałem tak, że mi się udało trafić 3 nasiona, bo 2 ostatnio, także spoko. O, to sobie okrążam drzewko dookoła i one ginie od płomienia. Ewentualnie dobijam je łukiem, ewentualnie sikierką i... No, nawet nie trzeba tracić. I too easy. Zaczynamy mieć dobrą kondycję, żeby biegać. Ja biegałem normalnie, tak wiesz, bez shifta. No. Jaweczka podchodzi. Czeka, nawet drugi kolega wyszedł. Kółko myszki i puk. Jawka na raz. Kółko myszki i puk. Ciebie też tam pada? Jest? Tak. No, świnki się rodzą. Interesting. Dobra, także to taka, że nie mini arena, ale takie... Dodałem te właśnie takie schodki, no bo tutaj przeciwnicy nie mogą przejść. Ja nie atakują tego. Mhm. Przeważnie, także no. Może być takie zabezpieczenie w razie. Ale jak działa, to działa. A, wasze mnie zniszczyli, skłoniec. A tak. Dobra. Na razie mi starczy tego farmienia, bo sporo farmiłem. Tutaj przeważnie w nocy się pojawiają też te duchy. Ale no. To mi... No, nie trzeba ich farmić na nich. Na duchach, nie? Łańcuchy mamy jeszcze 3. Co? W sumie... Przy okazji można je zabijać, jeżeli potrzebujemy. Kryptak też pewnie znajdziemy jeszcze. Gdzieś tutaj się nad górą pojawiały, właśnie daleko tego portalu tutaj. I to właśnie co to niezniszczalne drewno i tak samo ten kamyczek. Tego nie da się pokonać. I... Na nim się można po prostu budować. To spoko opcja. Dobra, wracam do głównej bazy. A, miałem chyba iść potem obsydian jeszcze wykopać w górach, ale to nie wiem czy iść. Możemy poczekać i pójdziemy razem, żeby srebro wydobyć sobie, nie? Mówiłeś o tych szczach właśnie, to mnie to ciekawiło, czy będą... Bo tylko szczaje można robić, nie? Z obsydianu czy coś jeszcze? Zobaczymy, jak zobaczymy co... Wiecie jak we Fable? To jest nowy miecz. Gdzie nowy mieczyk. Sporo trofeum się zebrało nawet. Trzeba nowe żelazo zebrać. Z augru mamy 27 trofeum. Dwa wilczka. Najwilcze oglądające to. Co byście zrobili? Jeśli chodzi o te spodenki. Bagienne.
To tam potrzeba? To jak się nazywało? Korzenna maska. Korzen mocujący. To się zbugowało, nie? No, no. Korzenne spodnie. Skóra jelenia 2. Okej. Okay. No i no, przy okazji właśnie tam tej wysepce, gdzie poluję sobie na... O, kitron. Królna zamku, królna zamku. Jakiś inny. No to jakieś drewniane chyba, nie? No. Kluczy tron. Żelazny, kluczy tron tak. A, zrobię. A. Nie. Dwie rzeczy. Nintendo, ale siła. Ja siedziałem na tym tronie jak Jinkazama. No to jest też spoko, tak fajnie właśnie takie jak wiesz, pogers. Korzenne spodnie, okej. Okay. Co jest tutaj temu, które wyrzucaliśmy? Czy jest ze starych zbroi? Gdzie jest ten? A, tutaj są, leżą. A szukałem, żeby wiesz, położyć na tym... na stojaku już przedmioty. Masz 12 komfortów, to już jest dużo. Ja mam u siebie w tym, tutaj, w tej chatce myśliwskiej. Okej. Okay. Większej rzeczy, ale to potem można też się bawić w to. To by dochodzi, żeby był komfort po prostu. Okej. Okay. Będziemy wyruszyć na jakieś krypty, czy to raczej nie na razie? Pójdziemy na to srebro od razu. Reberko. Potrzebujemy srebro, żeby zrobić sekularynka, żebyśmy mieć chłodu, a nie brązu. No to właśnie ciekawe, że możemy być nawet na Golasa. A mając pelerynkę z wilka chyba? To już wtedy nie jest ci zimno ani nic, także... Magic. Magic, da. Komfort 12, także dużo więcej. Cześć. Dużo mi 19 minut, nie? No, odpoczynku, no, dużo. Cię było 16. 3 minuty dobrze, dużo. Okej. Okay. To dopiero początek. Jeszcze później zrobimy sobie strop, jakieś przedmioty, tak dalej. Muszę jeszcze pamiętać, co tam było, bo to... tam... komfortu chyba może być 16 albo 17, już nie pamiętam. To w sumie... wszystkie dywany różne musimy być. Ilość brązu już mi nie jest potrzebne w sumie chyba. Zostawię go na wyspie. Brązu zostaw. Zostawię go na tej wysepce, bo tak to wiesz, zawsze coś się tam znajdzie jeszcze dodatkowego do zabrania, to... No. To chodzi właśnie, żeby do ekipunku sobie nie zapychać. Młota nie będę brał jelenia, bo to my ty będziesz go miał. No będę. Klucz niepotrzebny. No tutaj większe rzeczy nie jest potrzebne już. W ogóle najdziwniejsze jest to, że na naszej pierwszej wyspie są góry, ale takie bardzo malutkie, tam chyba nic nie było, nie? No tego było 6 wilków. No i 6 wilków i na szczęście wpadały na strzały, na 2 strzały albo na 1. A, jest muszę spodnie zrobić. Tak, wyprę spodnie. Zrobię sobie? Tak? Zresztą jest 5 sztuk. Możesz ulepszyć coś, jak chcesz. Na drugi poziom. To było chyba to, to... Mnie nam trochę obmi... O! Wiesz? Dobry pancerz. Fajnie to wygląda. Takie wspomnienia. Tak, w trójce takie te masz, nie? Brzmi, że można właśnie mieć tam... Sanktuarium z BSF Fable, czy nie? No. To pamiętam właśnie, tak, że chodziłeś z takiej właśnie zbroi, bo w sumie będzie odcinek 24 albo 25, gdzie właśnie walczyliśmy ze sobą, taki lekki sparring. Korzenna maska może ulepszy. To może daje więcej odporności, nie? Nie daje chyba. A, nie daje więcej pancerza. To tam może ulepszy bleco. No bo trochę... Pancerz brązu dawał trochę więcej, ale to...
A to ma lepsze przedmioty, na przykład może odporność na przebicie. Dokładnie, no. Weź. To ma przewagę akurat. Strzały mam. A, ja nie mam drugiego jedzenia. Kiełbasy 11. Ja mamy tłuszczone mięso z dzika, rzepę i kiełbach. Teraz będziemy mogli robić już lepsze jedzenie. Tu się woda podnosi. Ty podniosłeś tak tam brzeg, to i tak się ta woda pada, jak się podnosi tu. Tak, do tego momentu? Wiesz, że może się tu zanurzyć. Pierdziele. Masakra, nie? Może jest nieukiełznane. Nie ma żartów z naturą. Dokładnie. Pojebane to jest, weź sobie wyobraź, jak to kurwa. Jesteś na morzu, kurwa, pełnym i tak robić z sobą, co chce ta woda. Nie masz żadnego ratunku. Wiesz? No, widzę, dużo krwi zebrałeś. No, sporo. Trzebi też. Sporo ubijałem draugrów. Ogólnie tam wszystko walczyłem, wszystkim to się dało. Raz wyginałem, ale to mniejsz. Szkoda tego, no, zdarza się. Ale zginąłem przez nieuwagę. Czasem tak jest, nie? Żeby zawsze wyczulony. Ale wytrzymałość mi brakowało czasami. A, ja mam właśnie... Widzisz moda? Teraz mogę jeszcze nacisnąć sobie kilka razy i samą chłami twarzy, nie muszę naciskać co chwilę. Dziecko mi ilości chce i on zacznie mi robić, tak? Jak chciałbym robić muzykę, sam mi robi. To duże... Proszę, tak... To powinno być normalne akurat, że to dziwię się strasznie, że tak nie jest. Że tak nie, takiego czegoś nie zrobili. To jest zwykła rzecz. Musisz napierdalać myszką. No właśnie. Mocno. Ja myszka dużywa. Cisz sobie. Wypoczywasz. Czekaj, ona nie uniknie. Hitak był z tym. Udajesz się na spoczynek? Tak. Ja w twierdzy. No. No, kill off. Mamy tarczę. Właśnie pokazywałeś tarczę. Ja wiesz, shield. Tutaj nie mam zielonego koloru, to musiałem to wziąć czarno. Możesz powiedzieć na chwilę, to nawet zobaczysz, że możemy sobie na pięściach ćwiczyć ten poziom blokowania. No, tylko w tym momencie trzeba. No teraz uderz. Masz wyłączone PvP? No miałem wyłączone. No miałeś wyłączone chyba. Muszą być skrzyżowane miecze. Nie mogę je włączyć. Musisz fajnie zrobić. Teraz już. No dawaj. No. Może tak się stresa. Nabieram w prawy. O, pięści dostaniesz w poziomie, więc da. A ja ćwiczyłem właśnie. O, dostałem 14 do blokowania. No i widzisz? Które ćwiczyłem na tych... na bagnach. No na bagnach to wygląda. Na draugach, bo czasami ciężko się przed nimi chroniłem, ale... potem się udawało. Jak będziesz miał chyba ze sterba przedmioty, to spokojnie na obrumiacem powinieneś się blokować czasy. Że ona uderza, ty wiesz, blokujesz ją. Na szybko chyba. 19. Wystarczy. Elegancko, dobra. Napraw sobie wszystko i idziemy. Idziemy w bój. Miksurkę są, miksurki inne. Do chorągwi. Edwin. O, mam po dwie miksurki jeszcze. Mam trzy przy sobie. No masz przy sobie jeszcze? To ja mam dwie. Dwie zostawiłem w bazie. Muszę czekać, spróbuję zrobić. Czysto, się stało. Ja, po to się robić krzemienne strzały? Bo w sumie krzemienia zbierałem dużo na tych łąkach u siebie. Pióro się zużywa niestety. A, no tak. No. Myślę, że możesz to robić, nie? Ale ja się należy opieram. Nie, to lepiej poczekać i może tego obsydianu robić szkoda, później. Szkoda piór właśnie. Zrobię nam, wiesz co? Spróbuję zobaczyć, czy dostaniemy więcej komfortu. Zrobię nam kubek. Prośmy to. Paczek.
kufel. Kufel piwa. Kufel się pije. Coś pije. Kufle można walczyć, patrz. Można się im blokować ciosy i uderzać. I tam niby pokazał, że w środku już jest jakieś picie, ale kufel może napełnić. What the fuck? Ty, wypiłem ten. Elixir, no. Daj mi. 90 czy wydałeś z siebie. Beknąłem. A. Presji. No nie daje nic komfortu chyba. Właśnie muszę podstawić, wiesz? Muszę zrobić podstawkę jeszcze na ten na stole. Mieć chyba mieć. Albo brązowy gwoździ. To powinno być czysto jak na przedmiot. No jeden gwoździ z brązu. Nie mamy? To nie. No to brązu mamy teraz od chuja. Asy będziesz miał. Wiesz by? To będzie? O, poszedłeś wykopać brąz, bo... Czy miałeś incydent? Aha. Nie ma brązu. Nie gwoździ z miedzi, tylko zbierz gwoździ z brązu. Trochę gorzej. Ale dobra. Poświęcenie, na który jest to kotów. Teliaczek. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. No i, no i. Hop. Teliaczek. Rzeźmy, kufelek. 4. Hop. Co mnie tak sobie leżał, czy coś to da? Mogę tylko wziąć. I nie daję. Dobra. Oszukała cię banda złodziei. Co się zrobi z tych gwoździ kiedyś? Idziemy w górę, bo kurde się kończy tam. No. No, tak wypiłem. Mówię, że właśnie, że jest napój, a tam praktycznie nic nie ma. A za chwilę wypija mikstur. To jest kurwa, nie? Tak się dziwię sam. Zdziwko. O chuj chodzi. 131 dzień, także no. Miało trochę. Co? Bagna. Bagna. Bagna jednak góry. No, to się potem zmieni nazwę. No. Akurat mamy tam wygodę, że nie musimy płynąć, żeby zmienić nazwę. Wystarczy dwie osoby. A zaś. Hop, 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 hop. Dostałem tymi kolcami na łeb. Czy on źle srebra też po 20, jak żelaza? Na co? Na cokolwiek. Nie pamiętam już. Musimy sprawdzić. Ale chyba nie aż tyle. Kilofa ze srebra na przykład nie ma. Kurwa! Ja nie mam eliksiru na tego. Nie. A to? Pizdę. Na Maulus. Obsydian. Podobne strzały. Strzały do obsydianu. I coś tam jeszcze. Kółkę na narzędzie otrzymałem. No to będzie lepsze. Oj, golem, ale go też napierdala drakonit. No, a drakonit głównie nic nie traci chyba. No to cóż, mogę powiedzieć. Pierdolamy! Jeszcze co tam było? A, i jeszcze chyba właśnie można ulepszać warsztat chyba też? Nie pamiętam, zobaczymy. Na pewno będziemy mogli mieć lepszy poziom kuchenki, żeby mieć lepsze jedzonko. To się nam przyda. To jedzonko jest... 5 obsydianu. Trochę. Ciężar 2. Suma 10. W ogóle najlepsze jest to, żeby mieć tam... Żeby mieć te strzały z lodowe, to trzeba mieć też obsydian na to. Aha. No. I się opłaca robić lodowe, czy nie tak średnie? No są silne, ale na pewno nie na przesiewników, jedynie na wilki tam, ale... To mogę to jajko podnieść. No, waży 200. 200 kilo jedno waży. Znaczy jajo. No. Faktycznie nie ciężkie. Nie można teleportować też. I tak samo trzy niż moje jaja. Co mam sobie zrobić z tym jajem? Będzie czego przetransportować. Mogę je zjeść? Żeby do bossa pogodzić. Musiałem najpierw znaleźć, gdzie będzie boss, ale nie wiemy. Schowaj go do skrzynki jakieś. Dobrze. Weźmy, do bazy go weźmiemy, te jaja, nie? Mam teleportować, to zostaje w tej wieży. No może zostawić, bo później to pójdziemy. A wilka znalazłem po drodze. Wilki i owce.
Na końcu powstali ludzie. Kopię obserwuję, ile się da. Odblokowało mi jakieś półki na części, nie wiem co to było. Zobacz, co się żołkiem jest ze mną, kurwa, wilku. Półka na narzędzia, to jest warsztat do ulepszenie. Pamięć żelaza 4, szlachta za drewno, 4 obsydianu. Ulepszenie do warsztatu, wow! Zadnie ulepszenie. Kurwa, nie zabił wilk, jest chłop. No silny, że jak trzeba na zesaną walczyć nim. 10 HP, no to tylko z łuku jest walczyć, kurwa. Ja się spociłem już, kurwa, ale dopiero co ładnie weszłem na to, kurwa. Ten... Jeśli ulepszę sobie warsztat na poziom 4, to będę mógł sobie ulepszyć. Tu jest srebro. A obsydian wykopuję na razie. Chodźmy po to srebro, chuj z tym obsydianem. Tam był golem blisko. Ważniejsze jest, żebyśmy miał pelerynę. My tak. I przedmioty, że wziąłem ze srebra. Obsydian to jest taki... Chuj ci na to. No tak, praktycznie nigdy nie robiłem tych strzał z obsydianu. Czekaj, to było? Ci się dalej napierdalają? Ale teraz dwa smoki atakują. Masz to obsydian, kurwa, przy tym srebra. Jak chcesz. Chodź. Idę. Muszę je okrążyć. Bo ze smokowców jest ten... wyczujadowy, czy no, zamrażający, nie ma żadnego trofeum. Jest trofeum, ze smoków. To mi się jeszcze nie trafiło. To już biegnę. Będzie dalej przyjdzie kolega. Bo jakiś daje mi sobie długi zasięg chyba tego swojego ataku. No, śmiesznie wydłuża swoją rączkę. Bo ja zauważyłem teraz, że te... że srebra tak śmiesznie wystaje poza skałę. Bo ją widać gdzieś tam, czyli nie jest pod ziemią. Ja, że to też nie pomaga w kopaniu. Dopiero któryś tam boss, chyba... tam pojawi ludzie. Tak mi się wydaje. Ram daje, że chyba się szybciej kopie. Czy to ten najnowszy? Też tak. A, ten Fader. Nowszy boss? Nie Fader. Wcześniejszy, królowa. I mi się wydaje, że to tak było. Co i tak... dopiero pod koniec trochę czyli. A może mi się pomyliło. Z tym kopaniem. Gdzie masz tego golema? Patrzę, rozglądam się. To widzę sobie. Kto walczył? Ale jakoś... Patrzy, ugoni tego smokowca. Może na tym już praktycznie pełny. Jak to kurwa pełny? Przecież to sobie kurwa, co ty znajebałeś w takim punku? Zaraz się wrócę. No jest wieża, na szczęście niedaleko. Poczekaj tam, zużyj cały kilo, pomóż mi wykopać ten kamień. My się będziemy zbierać, także pomóż mi zabić tego smoka. Jak zużyjesz cały kilo, to się możesz ruszyć, nie? Chyba nie smyczki. Trzeba na niego czekać, on przybędzie, żeby się nie szczęść. Widzisz? Jak się na nas skoczył, jest trafiają, chyba. Jak mi się udawało. Nie, kręci tą główką, śmiesznie. I staraj się nie niszczyć od razu serwa, tylko chcę wydobyć wokoło wszystko. A, po prostu bo później zniszczymy to serwa jednym ruchem, a tak to tylko kamień wyczyścimy wokół, wiesz? Ujdzie od razu. No, myślałem, że wiesz. Nie. Zderzyłem w kamień i zeszło w drzewo w dół. No, to jest też śmieszne. Wyginam prawa na to. Fizyki i wszystko, nie? Jestem ciekaw, kiedy ta droga przyjdzie. Na pewno będzie słyszał, że napierdalamy kilofami. Idzie. Nie popolę. Nie posiądę. Nie posiądę. Głupi jak matka.
Ale faktycznie kamienie. Jak mieć, jest dużo. Kamienie. No, to się sedem. Akurat tu jest lepsza sprawa z tym, że srebro sobie kopiesz wokoło ziemi i uderzysz się kilka razy i wszystko pójdzie naraz. A z miedzią jest tak, że ona potrafi w powietrzu wisieć i uderzysz dalej wisi reszta, nie? Srebro się ładniej wydobywa. Fajnie. Fajniejszy efekt jest. Winter is coming. Czy już wystarczy, mi się wydaje. Już, a, widzisz, tam już jest. No, to już jest serba. Przestań. To nie jest drzewa serba? No, to jest kamień. Myślałem, że to tak mierzy, że to będzie takie, wiesz, duże. Nie, to jest znaczy. To jest po prostu żyła ci później. To jest takie jakby, wiesz, jakbyś żyła rzeki, po prostu przechodzi ci. Trzeba obkleić go z wokoło, żeby nic go nie podtrzymywało, wtedy w górę uderzymy. Wydobysz tylko, wiesz. I tak, wychodzi na to, że na bombinację jest dobrze ciąć drewnem, czyli siekierką, a tego golema kilofem. To kopnie kamień. Tak, kilof dużo mu traci, tylko że trzeba na to uderzyć. A za chwilę będziemy mieć za serwę, to już wygląda na bajka, więc będziemy wszystkich rozpierdolać. Mocny jest mierze cebę? No, na abunację szczególnie. Bo traci jeszcze obrażenie do chalania, na przykład. To mi się bardzo nie... I taki jakby ten duch ze srebra, czy na duch z krypty. Jeszcze jedno cięcie. Jeszcze jedno, koniec. Wszystko? Czekać. Rar bitch. Nic, więcej nie będę. Znaczy mam jeszcze jakieś miejsce, które nie ma czego wziąć. Pusty. Ja mam full. 450 na 450. To dziś jest ta wieża moja. Ja też mam teraz, nie? Idziemy. To jakieś drewno wycięte. To chyba spadło jak się napierdali wtedy. Pierwszy raz jak to byliśmy. A no, tylko sypie tym śniegiem. No to nic nie widać, nie? Jak chodzi o życiu, nie? Jak jest... No właśnie. Tak sobie obniżyłem te właśnie graficzne, żeby była bardziej gra wydajniejsza. Bo mnie właśnie kartę graficzną obciążało. Ile masz z kawałku srebra przy sobie? 4. No 3. 7 już będzie w... 7 już będzie w bazie. Może więcej zebrać. Kamienia głównie. Ja, mamy pustą. Morda. I tam, i ogólnie to. Te pogrzybki widzę, że tu leży jakieś jeden. Dziwne, że tylko jeden jest. No, to będą takie przedmioty. Trzeba naprawić, to się da. To co możemy, to bierzemy do bazy, nie? Tam. Obsydiany ci nie da przynieść. Da się. Tylko srebra nie możesz. Dobra, pójdę jeszcze tam w tej góry, pokieszam miksturkę, nie? Tam wykopać jeszcze nie, bardziej. 4 sekundy minę. Mam 6 minut jeszcze. Trzeba to wykorzystać. Ile masz tych miksturków? 3 nie jest jeszcze. Dobra, bo wiążemy. 3 nie jest pusto. Ja mam jeszcze jeden przy sobie. Czyli trzeba wykorzystać co mam ostatnie 6 minut. Zaczął mi się. Wykorzystać to. Au. Tak, na pewno trzeba mieć skóry wilka. To trzeba mieć srebro, nie? 6 sztuk skóry wilka. I wiesz co trzeba mieć jeszcze? Trafiamy z wilka. To mam 2. To wystarczy. Trzeba mi się chyba jeden. Będzie jedno trafiało wilka, mówisz, a srebro pewnie 20. Nie wiem, to możliwe. Cześć, niepokojące. Tutaj robi żuła miedzi na śniegu. Już jedna osoba będzie miała parę rynka, to już będzie dobrze. Przynajmniej. No będziemy mogli iść wykopać resztę. Jeśli chodzi o ustawienia graficzne, no to tutaj sobie...
dałem na wydajność bardziej niż żeby właśnie. Bo chodziło mi o bardziej o to właśnie, żeby gra była płynna, ale też żeby nie obciążała zbytnio komputer, bo tak to mam teraz na procesorze 91, 82 i tak dalej, nie? Nie wiem. Na 30-33 procesor graficzny bardziej był obciążony. Proszę, no. Jakiś dom wariatów. O, wariatów. Malaga i kasztan. Pojebany smoczek tutaj wleciał do tej dziury. Co z tym zrobisz? List. A trzy strzały. Przy górze tej zeszła druga mi się zebrała. Te skały są cholernie twarde. Grimes. Wydaje, że słyszę ten dźwięk taki ugniatania śniegu pod swoimi stopami. No jest. Kurwa, nie. Wilku pierdolony. No i są chyba więcej niż jeden. On już zapierdolił. Pan też bagienny nie jest taki most. No kurde, na łatwo poziomie wiesz, tej żyły srebra nie ma tak dużo, tak szczerze. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie, nie? To jest taka plamka, abyś sobie przyszedł tutaj, to byś zobaczył. Się unosi sobie w powietrzu. No wiem. Bo więcej pod spodem nie będzie, nie? Wykopałeś już więcej? Jeszcze chodzi, żeby całe oczyszczone było? No, teoretycznie tak. Teraz spróbuj wyjrzeć z góry. Żeby wyszukać miejsca i może wtedy pęknie wszystko. Powinno tak być przynajmniej. Zobaczmy, Nintendo siła! Ale jebło! Słyszałem, no. Surprise! Jak najwięcej tego srebra podbierać, ewentualnie kamienia. No to dużo, że była taka nie była, tak szczerze. 20 mam. To jest jeszcze 29. 25 przy sobie. Może nie jesteśmy. Trzeba to wszystko przenieść teraz, nie? Teraz zrobimy tak. To jeszcze było trochę. Zostało parę minut jeszcze tego. I minutę mam. Minutę? Wiesz? Rozrób tak, że wziąłem przeciążenie i weź ile możesz tego srebra przy sobie. Kamień na razie został. Okay, mamy 294 na 450. Wyrzuć ten kamień na razie. Kamień wyrzuciłem. Mogę tylko mieć tyle. 448 na 450. Jeszcze to zniknie. Nie. Bo tu siedzę. To jest 48 srebra, nie? Może nam starczy na peleryny. Powinno starczyć. Ile masz sobie? 26. No to starczy na spokojnie. Peleryny starczy i potem można byłoby na spokojnie szukać kolejnego pod te miecze, nie? No. Postaram się szybko wrócić tam. Tam i mineta. 8 sekund, nie wiem czy starczy. 30 seconds! 30 seconds! 50 seconds! Coś tam jeszcze gada, już nie pamiętam co. Don't gab, coś takiego. No. Co pierdolę. Ale go niby nie ma, ale się męczy skurczybyk. A, jednak jest trofeum drakona. Mroźna przynęta. Było na ziemi, leżało. Nie męcz się tak, kolego, kurwa. Czyli co teraz? No musimy ze sobą wziąć statek. Statek jest w bazie twojej. No to weźmiemy go i tam. Możemy wziąć ten większy już w sumie. Mamy na tyle gwoździ.
macie więcej miejsca pewnie, nie? Chodź kolego. No jest więcej miejsca. 5 sekund, nie wiem czy wystarczy. A ile masz życia? 17. No dobra, to ci wystarczy. Chodź tutaj. Hop, 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 hop. Tam wrócisz się, a ja... Ty już wszystko mam przy sobie. Weź ile możesz, no. Wiążenie. No, wyrzuć ile, ile potrzeba, tak żebyś miał równe 450, nie? Odeszedł. Mam 760. No bo zginiesz, zdążysz uciec. Kurwa, wziął, wyjebał. Łukam. No. Kurwa, jeszcze? Leci jak skurwysy. Jeszcze? Teraz, 400. Strasznie. Później poszukam. Gdzieś... To jak ktoś, dobra. Run! Już chyba 56 nie, minut odcinka, jak to? A nie, mówię, że wiesz, traci mi się HP. No, no idzie, uciekaj. To 40... No tam, gdzie wyrzuciłem. To masz jeszcze miksturkę, nie? Mam jeszcze 4 minuty. Dobrze, moja taktyczna wieża się na coś przydała. No, muszą być jakieś teleporty, nie? Dobra. To byśmy sobie zakończyli, widowie, odcinek. Tutaj tej gminy pójdziemy po to srebro i będziemy jeździć w kolejnym odcineczku. Tak, do następnego. Na razie. Halo.